biegu wakacyjny leśny cross. Piloci na koniach. Dawać, dawać. Darek Żyndarski jest. Walek, Walek. Dobra, poczekaj na metę. Dobra? Spokojnie, tam trzymaj się. To jest taki wiem. Sobie poradzi, to na pewno. I pierwszy zawodnik, Janusz Brzuska, TKKF Kubuś Sierpc. Pięknie. Dariusz Żyndarski Sierpc. I kolejni zawodnicy TKKF Kubuś Sierpc, Patryk Kwasiborski. I Zbigniew Królikowski. Daleko jest za mną? Co? No. Daleko za mną? Tak. Kolejni zawodnicy TKKF Kubuś Sierpc, Stanisław Grobleski i Marcin Falkiewicz. Prosto? Tak. Zawodnik TKKF Kubuś Sierpc, Waldemar Goczyński. To? Tak.
Zawodnik TKKF Kubuś Sierp, Paweł Kaźmierczak. Marek Rożniak i Jarek Muszyński. Daleko jeszcze? Półtora gdzieś. To już kurwa, półtora wody. Ja nie mam. Krystyna Chojnacka, TKKF Kubuś Sierp. Tam? I biegnie Aneta Goczyńska, TKKF Kubuś Sierp, a za nią pilot zamykający trasę. No, ciepło. Zarządy ogniska TKKF wręczają nagrody. Bardzo prosimy. Najpierw puchary. Fotoreporterzy robią zdjęcia. Bardzo prosimy. Ja tak jak lecę, dobrze? No dobrze, to jeszcze fajne zdjęcia. Czy mogę dołączyć? Dziękujemy serdecznie. To jest klasyfikacja generalna. Teraz klasyfikacja generalna mężczyzn. Miejsce trzecie. Radosław Wojnowski, klub biegacza Lech Rypin. Miejsce drugie. Robert Ślęzak, Familia Team Sierp. Open, ta kategoria generalna. I miejsce pierwsze, Janusz Brzuska, TKKF Kubuś Sierp. Prosimy na podia. Puchary wręczają pani skarbnik gminy Hanna Domagalska, sekretarz zarządu i wiceprezes Janna Matuszewska i Wojciech Bogdan Wiśniewski. No, taką załogą to może ja się załapię.
Dziękujemy bardzo serdecznie i czekamy na dalsze odznaczenia. I na miejscu drugim Joanna Żuchowska, Ekoopa Płonne. Na miejscu pierwszym Patrycja Dziergowska, MKS Dura Sampońsk. Prosimy bardzo, dwie zawodniczki były w tej kategorii. Zostaw trzecią. Prosimy panie. Tak, prosimy, prosimy. Pani skarbnik, trochę trzeba się będzie napracować. To już są kategoriami teraz. Pierwsza kategoria, najmłodsza, 16-29 lat kobiety. Gratulujemy raz jeszcze. Kolejna kategoria kobiet, 30-49 lat. Dobrze, ponieważ tu były cztery dzielne damy, to zaczynamy od Anety Koczyńskiej, miejsce czwarte. Izabela Bielicka, Dynamo Sierc, miejsce trzecie. Drugie, przepraszam, trzecie będzie Sylwia Bieńkowska, Klub Biegacza Rypin. Drugie miejsce Izabela Bielicka, Dynamo Sierc. I na miejscu pierwszym Paulina Kaźmierczak-Muszyńska. Bardzo proszę, Myszyńska. Prosimy, czwartą, gdzie jest ta? Bardzo prosimy. Proszę. Pani Izabela, tak? Na miejscu drugim. Dobrze. Stajemy na miejscu drugim, pani Izabela. O, jest czwarte też także. Jak słyszycie, jak pięknie daje tusz orkiestra przy każdej dekoracji. Cieszymy się bardzo. No przebiegła mamusia, dała radę. No proszę bardzo, ja mogę dać. Dobrze, czy fotoreporterzy już są usatysfakcjonowani? Dziękujemy bardzo serdecznie paniom. I kolejna kategoria. W kategorii 50 lat i powyżej mieliśmy Radzynkę naszą, która mówi 60 spokojnie by się zmieściła, bez problemu. Krystyna Chojnacka, nasza niezawodna Krysia. I w Nordic, i... Dobrze, trzymaj się Krysienka. Zaraz będziesz napełniać puchar. Kochanie, proszę bardzo. Pani skarbnik i pan wiceprezes, wręczajcie. Tak, uściski razem, czyńcie. Czyńcie razem uściski. Dziękuję. Panie Krysiu, teraz prosimy bardzo. Ale trzymaj ten pucharek przyzwoicie, a nie tak na tym. O! Dobra, spokojnie, teraz chwilę spokoju, oczy otwarte. Nie wyciągać języczka. Później. Już? Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Zawsze dowcipna, zawsze z humorem. To należy się cieszyć. I proszę państwa, mężczyźni, kategoria pierwsza, 16-29 lat. Miejsce czwarte, idzie też, tak? Trzecie. Ale to więcej jest tutaj najstarszych. Dobra, miejsce trzecie. Kacper Sadowski, GKS Kikolanka Kiku. Miejsce drugie. Bartosz Żuchowski, Płonne. I miejsce pierwsze, Patryk Kwasibowski, TKK Kubuś. Bardzo prosimy. Thank you.
Przepraszam, bo tu jeszcze na czwartym miejscu stoi Krzysztof Paćkowski. Bardzo prosimy, Krzysiu. Na tym już jeszcze poza, maleńko poza pudłem, ale przyszłość przed nim. Na tym wrócił z pielgrzymki do Częstochowy. Pieszej, proszę Państwa, zobaczcie jak wycięg. Tak to nie wiem, czy nie byłby pierwszy. No już zdjęcia są robione. Gratulujemy i dziękujemy. Chciałem uprzejmie zakomunikować, że była to najliczniejsza grupa. Bo tutaj startowało sporo zawodników. 2, 4, 6, 8, 12 zawodników w sumie w tej kategorii. I wśród... Proszę? Czwórce. Tak? No, pani prezes, jak pani jest tak hojna, bardzo uprzejmie proszę. Powiedziała, że da w związku z powyższym czwórce. Dobra. Czwartym zawodnikiem był Dariusz Rzędarski. Bardzo prosimy. Brawo! No. Nie ma skrzynki dla ciebie. Na miejscu trzecim, proszę Państwa, Radosław Wojnowski, klub biegacza Rypin. Dariusz Rzędarski oczywiście z Sierpca. Nie ma dwóch zdań. Na miejscu drugim Robert Ślęzak. O, i tu mamy ciekawostkę, bo pan Robert Ślęzak reprezentuje Familo Team Sierpc. Za chwilę powiemy coś bliżej o tym. Tylko jeszcze pierwszego wywołamy na podium. A na miejscu pierwszym Janusz Brzuska. Ponownie PKKF Kołuś. Otóż proszę Państwa, mamy dodatkową niespodziankę. Kurde, mamy. Kończymy najpierw te. Tak, 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 tak. Wiecie, jakie piękne orkiestry wam towarzyszą. Także należy się tylko cieszyć chyba. Tak jest. To jest czołóweczka. Ja mogę? Dziękujemy bardzo uprzejmie. Proszę Państwa, dekorujemy kategorię najstarszą w dzisiejszych zawodach. Kategoria 50 lat i powyżej. Było 5 zawodników i pani prezes powiedziała, że w stosunku do panów jest tak hojna, że cała piątka będzie dekorowana. I bardzo prosimy, miejsce piąte, Zdzisław Motyka. Prosimy bardzo, obok tam trójeczki. Na miejscu czwartym, Zbigniew Kilian, Familio Team Sierpc. Na miejscu trzecim, Paweł Kaźmierczak, PKKF Kubuś. Na miejscu drugim, Stanisław Groblewski, PKKF Kubuś. I na miejscu pierwszym w tej kategorii, po drugiej kontuzji, wraca do nas Zbigniew Królikowski, PKKF Kubuś. Gratulujemy bardzo serdecznie całej piątce. Z takimi weteranami to cała przyjemność. On stanie też spokojnie. Uwaga, uwaga, zginęła nagroda, ale zaraz ma się odnaleźć podobno. Zaraz. Pani prezes tu czuwa tak, że nie ma dwóch zdań. Znalazła się, jest. Stasiu jest szachista i dlatego on tak wolno podejmuje decyzje. Biega nieźle, ale decyzje ma wolne. Gratulacje. Dobra, teraz chodźmy na zestawę. Przybył sponsor po prostu, który ma życzenie nagrodzić, a co ja będę dużo mówił. Przedstawiam sponsora, bardzo proszę, i sam powie,
wszystko. Dla kogo ufundował dwa puchary? Grzegorz Kopyciński z tej strony i z mojej strony są ufundowane dwa puchary w kategorii 50 i więcej i drugi puchar to jest 30-49 i uczestników z użytkowników portalu Familo.com, można sobie wejść na stronę, sprawdzić, kto wystartował w tej kategorii, to za pierwsze miejsce Robert Ślęzak będzie, tak? W kategorii 30-49 pierwsze miejsce Robert Ślęzak i to jest dla niego pierwszy puchar. Już wręczamy, tak. Gratulujemy panu Robertowi, że ma tak hojnego sponsora. Oby więcej takich było. I teraz jeszcze drugie nazwisko. I pierwsze miejsce w kategorii powyżej 39. 40, powyżej 50, przepraszam, jest pan Kilan Zbigniew. Prosimy i sponsor osobiście wręcza. Proszę stanąć, a może tego drugiego zawodnika jeszcze poprosimy pana. Drugi zawodnik firmy prosimy z pucharem, to razem ze sponsorem. No z takim sponsorem warto robić zdjęcia, proszę państwa. Jak słyszałem, to na następnych zawodach, to nie wiem, czy jakiś samochodzik nie będzie ufundowany. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zamierza kontynuować ten bieg. Prawdopodobnie będzie to przedostanie. Jak i w biegach, będą na stronie internetowej ogniska.